witam wszystkich serdecznie na warszawskiej wystawie, tutaj w Pruszkowie. Pokażę Wam, jest tego dużo. Nagrałem krótkie takie filmiki, które z targowiska, co jest obok, ale też z takiego ala bazaru, ale też chcę Wam pokazać tutaj tą wystawę gołąbków, ale jest tego bardzo dużo, fajnie, ale może nie będę Wam leciał po kolei wszystkich tutaj gołąbków, które tutaj są, bo tego jest bardzo dużo. Może ograniczę się tylko do zwycięzców w poszczególnych rasach, czyli wezmę tylko sobie Wam pokażę zwycięzców w rasach i po prostu będę włączał pauzę, bo jest tego bardzo dużo i tak jakbym to chciał lecieć, to nikt nie zobaczycie, bo jest tego bardzo dużo. Przelecę tylko tutaj, pokażę zwycięzcę w każdej rasie, bo jak widzicie, jest tego mnóstwo. Jesteśmy teraz na srebrniaku. Zacznijmy od srebrniaka, proszę bardzo. Ustawię tylko sobie troszkę, żeby było lepiej do zobaczenia go. Jest to zwycięzca, tu jest jego karta. Zobaczcie sobie. I tu jest ten gołąbek. Szczuplutki, piękny, naprawdę wysoki gołąbek. No jednak wygrał to. Dobra, to jest zwycięzca w razie. Tamten był też jakoś tam chyba szósty. Ładny gołąbek. Drugie miejsce zajął ten gołąbek. Ten widzę, że był na czwartym miejscu. Piękny gołąbek, zwycięzca. 95 punktów. Thank you.
Wchodzimy w żałobne, żałobnik. Mnóstwo perłowych, mnóstwo nie zatrzymuje się, bo tego jest bardzo dużo. Tutaj pasiate perłowe. Znaczy, żeby nie jeszcze do boku leci. No. Zobacz. No i mostek w siebie będzie, jak i ta woda. Nie? Zwycięzca, ludzie. No tak, popatrz. Widzę. To czy nie jest lepsze to? Zobacz. Jasne, że jest. Jak ładnie stoi, wąziutko stoi. Tu ma krzywy ogon. Krzywy kita. No. Dobra, pół minuty dla każdego. Idziemy dalej. Sroka. Tutaj nie ma nazwy. Sroka. Bo ja nie wiem. Sroka. Nie wiem, które jest. To jest jego. Jego. 11. 3. To też jego. 4. Sroka krakowska. Dobrze, idziemy dalej.
dalej. Tu są sroki krakowskie wszędzie. Troszkę zwolnię, ale o, tu sprzedaż. Telefon, proszę bardzo. Można zadzwonić po kariery. Tu zwycięzca. Dolnośląski biały łapciaty, proszę bardzo. Pańskie gąbki? Znaczy chyba raczej wiem ci, ale na 1000% nie powiem. Krymka Polska. Zwycięzca. Tamta Krymka była wyróżniona. Zwycięzcą była ta Krymeczka. Wyróżniona. Widzyn Polski, motyl Widzyn Polski. Wyróżniony. Każde kilo innej długości, a zobacz, jak tutaj ładnie się... No i masz wyróżniony. Mówię. Ja wiem, o co chodzi.
mnóstwo wygumuszy. Niemiecki długodzioby lotnik. Zwycięzcą jest ten wolontek. To jest jego karta. To jest ten wolontek. Kolor, barwa, bardzo znany. Tutaj rysunek, tak najdęczniejszy. Dlatego wysoko oceniony, ale słusznie, bo tutaj widać w nim. Ładny. Piękny lotnik. Uszulony jeszcze. Czuję lotnik. Poważna warta. No ale to jest wszystko. Nie, i ten kolor jest taki nasycony, ten ogon jest fajny, no. Najładniejsze barwy ogonu, no. To już troszkę taki w dęba wchodzi. Tak, tak. Warty ogony, wszystko, wszystko, nie wiem, te drobne szczegóły. No, piękne, głowa, ładne, piękne ogony, kursy oceniamy. No, zgadza się. Tutaj 96 punktów. No tutaj to już jest samica, widać, ale to już jest, już ten kolor jest inny. Kondycja i to wszystko, no. Barwy były jaśniejsze, ale no, to już tak nie jest, wygląda. Nie ma tego, no, ale nasycenia. O punkt, jedna różnica to dla mnie to... Nie. To ma za dużo. No. To ma za dużo. Ta też ładna samiczka tu jest, też ładna samiczka, gdzie są 4 punkty, ale jest połowa drobniutka, fajna, lubiłem takie motywy. Czy różko pasuje, no. Dużo białego. Tak, tak. To jest graczny ogonek, ociepki. Ładne jaśniutki. No, przyjemne ogonki. No, rejdy ładnie ludzie wymogują się gołębi. No. No, tu żółte, 90. No. Żółty 95. Żółte to nie jest łatwe. Ale przyjemna samica. No też. Mało. No, drobny silnik. Ładny gołąb. Czerwonych nie ma nic. Krymki. No ale ten kolor tutaj to już jest taki widać. Nie, to już nie jest czarny, to już jest tutaj. To już jest nie taki, sady tu. No, musi być taki czarny i zobaczymy, co to wygrało. Zwycięzcą jest ta żółta samiczka. Samiczka. Pięknie bogate łapcie, no. No ładna, no, ładna. Ładne. No. Ładne. Docenisz też. Wychowasz się, no. To nie jest łatwa sprawa. No ale nie łatwiej się krytykuje. Tak, tak, tak. Nie, no ale. Bogaty gołąb. No, ładny. Hamburska za 3
zatrzymamy się tutaj, 96 punktów. Bardzo ładny też, fajny gołąbek. One mają czerwone oczy właśnie, no. Właśnie nigdy nie wiedziałem, jakie one powinny mieć oczy. No mają czerwone oczy. Są mi siwe, grochowe, tam widzę żółte. Bardzo ładne. Mewka polska, czarna wygrała z zwycięzcą, 96 punktów. Całkiem fajny gołąb. Żółty kolor, głowy, siwy. Maściuk polski. I maściuk polski, 96 punktów. Wygrał ten. Proszę bardzo. No, śliczny samczyk. Ojejku. Maluteńką muszkę ma, ale piękny. Ale u nich w tej rasie chyba dopuszczalna jest mała muszka, z tego co pamiętam. Ale śliczny. O Boże. No ale piękny, piękny gołąb. Ojej. Ale musi być liczny. Czerwony nawet. Czerwony też bardzo ładny jest. Też bardzo ładny kolor. Krótkodzioby polski. Dzioby polski, tak zwane stalówki, 96 punktów, 96 punktów. Dalej przechodzimy, białe, żółte, czarne. Jest tego trochę, muszę się uwijać, bo to będzie z pół godziny, ale krymeczki jeszcze, barwnogłówka królewiecka. Zobaczymy, kto wygrał w barwnogłówce. Tam dalej gdzieś będzie, proszę bardzo. Zakonniczka niemiecka wygrała tutaj, 96 punktów. Proszę bardzo, zakonniczka niemiecka. Taki gołąbek. Wiedeński lotny, czarny. Przejdziemy, zobaczymy z tej strony. Czarny, czarny. Wiedeńskie białe jest tutaj zwycięzcą, wyróżniony. Wyróżniony został ten gołąbek. Zwycięzcą 95 punktów. 95 punktów. Drobniutki, pasemiczka, ale drobniutka, białutkie oczko, czyściutkie. No, fajnie. Dobra, idziemy dalej.
Wyróżniony. Ja od niego poszukiwam. On został w stronę ciarną, bo nie wiedział, że jest jeszcze. Ja mam znalazł wiadomo. Zobaczyłem to sam, bo nie jest to wygląda. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co będzie. Dereszcz węgierski, zwycięzca, proszę bardzo. Bardzo wysoko oceniamy. Dobra, muszę przyspieszyć trochę, bo zobaczcie, jaki miedziany pije. Też wyróżniony 95 punktów. 95 punktów muszę przyspieszać, żeby się zmieścić w pół godziny. Zobaczcie, piękne miedziany, piękne. Na tych miedzianych zakończymy pierwszą część, bo tego będzie dużo i tam jeszcze widzę, jest het, a chcę wam dużo pokazać, czyli podzielimy to na dwa filmy. Tu 95 wygrał, ten miedziany wygrał, zobaczcie. Słuchajcie, pierwsza część, na razie zakończam ją, bo pewnie będzie mi się bardzo długo wgrywało. Widzimy się w drugiej części.